Moi drodzy, witam was pięknie, z tej strony Witchhaven i zapraszam was na nowy odcinek RUN. Będziemy grać... Ale mnie zaskoczyłeś, kościotrupku. O ty... Ty giń, bydlaczku, cebulaczku. Bydlakem, cebulakem. Czekajcie, ale czekajcie, bo ja tutaj miałem iść, tak? Więc ja coś pominąłem. Albo i nie. Albo i nie, moi drodzy. No, to tak. Tak to jest, moi drodzy, z tymi wszystkimi grami i tak dalej. Wszyscy ci ludzie, te firmy, to tak, kurde, starają się robić te gry. Tak dobrze, tak bardzo się starają, żeby... To jest ciekawe, jak ja tam mam się dostać w ogóle. I don't know. No to raczej nie ma sensu, żebym ja tam szedł, nie? Tego cielaka przypalałem trochę. Przypalam. Ale to nic nie dało. No to nic, jeszcze raz damy na tą windę. Jak żeśmy go trochę przypalili, to może musimy go teraz podciągnąć tu. Tak? Co o tym myślicie? Myślicie, że to ma jakiś sens, to co teraz zrobiłem? Może mam po prostu iść tu? O! Jezus! Jak mnie przestraszył! Dawaj jaszczureczkę i ciach! I ciach! Dobra, ale po co ja tutaj mam na tej linii iść? Znaczy na tym łańcuchu. Po co ja mam na tym łańcuchu wchodzić? No, powiem wam, że dzisiaj tak. Poszedłem sobie i chciałem sobie kupić tą gierkę Steel Rising. To co wam mówiłem, za 10 funciaków. Ale nie było jej. W wersji na PlayStation. Więc wróciłem do domu, biorę komórkę i wlazłem na taką stronę CD Keys. I to jest, co ja znalazłem na stronie CD Keys za 2 funty, była przecena 90% ponad. Za 2 funty znalazłem, moi drodzy, dalej nic. Znalazłem, co ja znalazłem? Właśnie Steel Rising, tylko w wersji na PC to, tak? Wersji na PC, ale znalazłem. No więc zobaczymy, co to za produkcja. Facet. O nie, użyłem mocy. Teraz wygląda jak Luke Skywalker. Raczej jak Vader, bym powiedział. Bo to nie jest Luke Skywalker. O, to jest to. O to właśnie chodziło. O to nam chodziło. Yeah! Chodźcie tu, goście. Chodźcie, goście, goście. Chodźcie tu, chodźcie. O, nie. Spadaj, gościu, no. Spierdykaj. Nie? To może chodź tu. Yes, bro. Oh, yeah, bro. Autosave failed. To ja zrobię quick save'a. O nie, chyba mi się wypierdoliło. Wypierdoliło się. Oh yeah. Wiecie co miałem wam, powiem wam, wiecie co miałem przez ostatnie parę dni? Przez ostatni tydzień w sumie miałem Steam Decka. Steam Decka. I powiem wam, że no mega zajebista konsola. Myślę o tym, czy jej sobie nie odkupić od kolegi.
Myślę, czy jej nie odkupić od kolegi. Nie wiem, czy czasami sobie... Nie wiem, czy jej czasami nie odkupię. Tak. Kurwa jego macie, ale mnie przestraszył. Co jest? Otwieraj, żeż to kurwo ty. No i powiem wam, że naprawdę... Że naprawdę mega, mega zajebista konsola. Znaczy, to nawet nie jest tylko konsola. Steam Deck ma swój własny system operacyjny, tak? Można nawet wejść do trybu desktop. Ma to swój cel. Ma to sens i ma to cel. Dlaczego? Ponieważ jest cała masa różnych aplikacji, które można sobie poinstalować, tak? Jak je sobie zainstalujecie... To na przykład ja wam powiem, że udało mi się po przejściu do trybu desktopa, tak? Czyli pulpitu takiego, to jest tryb pulpitu. Udało mi się, moi drodzy, uruchomić Hexena 2. A jak to zrobiłem? Już wam tłumaczę, jak to zrobiłem. Po prostu wlazłem, ściągnąłem jakąś taką... A wystarczy tyle razy, Witcheron. Nie musisz cały czas naciskać. Oparcie się, widzieliście, jaki gorda robił? Jak Michael Jackson, breakdance. O nie! O nie! Tobie się udało? Coś, kurde, nie wyszło, bo właśnie nie spadł. Gość nie spadł na dół. Gość po prostu dalej żyje. Gość po prostu dalej sobie... No i co dalej? O, tu będzie kościotrup. Tak jest, kościotrupku. Quick saving. No, wtedy ostatnio mi po prostu się skrzeniło. Przez quick save'a. A co ty tam robisz? Co ty tam robisz, kolego? Dlaczego ty... Dlaczego ty mnie to robisz tu? Nic, a jak ja to teraz zrobię tak? A jedziesz, gościu, głupie to. Nie wyszło to tak jak... Nie wyszło to tak jak chciałem, żeby wyszło. A może ja mam tutaj wyskoczyć? Głupi to pomysł jest, ale nie widzę innego. Zrobię coś głupiego, ale... O nie. Mówię, że zrobiłem coś strasznie głupiego. Zrobiłem coś strasznie głupiego, ale... Wskażesz tutaj, Ragnar. A tam jest otwarte. To jak ja tam mam przejść? Mam jakoś przejść, czy nie? Czy nie mam? O, znowu se spadłem. Dobra. Nieważne, to tędy się tam nie dostanę, na pewno. Tak się nie dostanę. Muszę spróbować tam przejść, no wiadomo, no to przecież nie, no, głową muru nie przebijesz, tak? Chociaż czasami można by spróbować, ale to nie zadziała, takie rzeczy. Not working. No.
naprawdę dobra konsolka i no właśnie, co kontynuowałem. Musiałem ściągnąć sobie jakiś taki programik Proton, jakieś OT, UT czy coś takiego. I musiałem także do tego ściągnąć programik Lux Torpeda, bo polska nazwa Lux Torpeda. I dzięki temu, jak kolejny raz próbowałem uruchamiać Hexena 2, za pierwszym razem w ogóle się nie chciał uruchomić, po tym procesie, który zrobiłem, po tej procedurze, którą wykonałem, okazało się nagle, że Hexen 2 pyta mnie, przez jakie porty chcę go uruchomić. Dwa porty były do wyboru. I udało się spokojnie, można sobie grać w Hexena, można sobie zmieniać ustawienia i tak dalej, wszystko działa, prawda, z akceleracją i naprawdę mega. Gin. Mega świetna sprawa, naprawdę, moi drodzy. O, można zapalić, ale tu mi się zaraz zamknie na pewno, tak? No jasne, że jest tak. Tu mi się zamknęło. Jest spoko. Aha, tutaj ludziki jeszcze są, wiszą, tak? Wisicie sobie? Zajebiście, możecie sobie wisieć ile chcecie. Ja wam nie bronię. To muszę być tutaj na zapis. No naprawdę zajebista konsolka, mówię wam. O wiele lepsze niż Switch. Switch to w ogóle, to nawet nie może sobie przy tym stanąć. Oczywiście Switch też jest spoko, ale nie jest to to samo co Steam. W szczególności jeżeli na przykład ktoś posiada posiada w ogóle Steama, czy nie przeszkadza wam na przykład to, że nie da się tego zapalić, nie? Jeżeli nie przeszkadza wam to, że dupa. Nie przeszkadzają wam wersje cyfrowe gier, no to jak najbardziej jest to dla was. Naprawdę polecam zajebiście, jeżeli ktoś kiedyś chciałby sobie kupić takiego handhelda, to Steam Deck jest świetny. Na Rogalej mnie nie stać, bo na Rogalej musiałbym chyba samochód sprzedać. Rogalej to już jest taka trochę bardziej zaawansowana rzecz, ale czy Rogalej jest bardziej, czy ma lepsze bebechy niż Steam Deck? Nie wiem, podobno lepsze, ale jakoś mam wrażenie, że Switch 2 wcale nie będzie mocniejszy od takiego Steam Deck. Nie wiem czemu, ale mam takie dziwne wrażenie, że wcale jakoś lepszych bebechów mieć nie będzie. Sobie rzucę, a jak to niosę? Aha, to też sobie mogę zapalić. Nie wiem, czy to coś da w ogóle, szczerze mówiąc. Nie pamiętam, co tu się robiło. Coś tu się na pewno robiło, ale co? I don't know. Jestem w stanie tego zapalić w ogóle. Nie pamiętam, czy to trzeba uderzać tym, czy co. Nie. Nope. Ojej, ostatni raz w Runa to kiedy ja grałem? 10 lat temu. Prawie 10 lat temu, 9,5 roku temu. Grałem w Runa. Więc troszeczkę pozapominało się tamtego czasu, aczkolwiek tu coś zrobiłem źle. To czy nie tyle źle, co po prostu czegoś nie zrobiłem. Chodzi o to, czy zrobiłem dobrze, czy źle, tylko czegoś nie zrobiłem. Aczkolwiek muszę jeszcze iść do jednego miejsca. Jest jeszcze jedno miejsce. Kurde, parcie się jakieś takie. Fajnie to wszystko zrobiono. Room jest mega wspaniały. No, więc naprawdę można nawet stare gierki Blakestone zajebiście działa na tej konsoli. Wiem, że to coś, co teraz powiem, to może kogoś rozśmieszyć, Blakestone, grać na Blakestone na Steam Decku. No czemu nie? Działa zajebiście. Ktoś lubi stare gry, to czemu nie, tak? A tu się dalej nic nie otworzyło, ale poczekajcie.
Przecież tam jest jeszcze wajcha. Aha, dobrze. Do tego służyła ta wajcha. Okej. Nie narzekajmy. No i co? I mam po prostu... Jak to się mówi? Zabitego kołka. Dajcie gościu, przepalę trochę. Znowu cię przepalę, tak jak ostatnio. Bo wiem, że tak lubisz. O. Pal się. Pal się. Dobrze ci tak, cebulaku. No nic, tutaj jest to. To jest jak jest, nie? Co tam, kurde, jest? Aha, dobra. Myślałem, że będę sprytniejszy. Kurde, no... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy ja dobrze kombinuję? Czy ja dobrze kombinuję? No oczywiście, że tak. Dobrze kombinowałem, okej. Spoksik. Ja jeszcze rozjaśnię ten odcinek, zanim go w ogóle wrzucę, to mam... Ściągnąłem sobie Windows Essentials jakimś cudem. Ściągnąłem sobie jakimś cudem Windows Essentials. Boisz się. Boisz się. What? Mam nadzieję, że robię wszystko tak, jak trzeba. What? A, dobra. Spoko. Spoko, woda. Tu jest jakiś gościu. A to było takie... O, właśnie. Co ja zrobiłem? Gówno zrobiłem. Chryste, panie. Się zacząłem zajmować jakimś przygłupem i nie wskoczyłem tam, gdzie trzeba. Idzie stąd. A nie. Dobra. Nie chodziło o to. To też nie. Nie wiem o co, nie, no, muszę to jeszcze raz zrobić, tak jak trzeba. Okej. Łeb ci urżnąłem, a jeszcze tu gościu? A, czyli jak podskakujecie, to zanim on upadnie, musicie wtedy zawalnąć tym mieczem. Dobra, tu jest jakiś ten. Zjadłem jaszczurkę. Zjadłem jaszczureksa. Okej, bro. Ale też bardzo fajną grą, powiem wam. Super grą. W stylu Runa zawsze był dla mnie Enclave.
Ale Enclave, jaka to była ładna gra kiedyś. Nadal jest ładna, szczerze mówiąc. Nadal jak zagracie w Enclave'a, ten Enclave wydaje się być bardzo ładną grą. Nadal. Naprawdę. Ufo. Ho, ho, ho. Witchy węku. Nie tak się, nie robi, mój drogi. Tak też. Trzeba podskoczyć. Ej. Wow, teraz było idealnie. Się złapał? Złapałeś się. Dobrze jest, gościu. Dobrze jest, gościu. A co to są za jakieś takie bestie z piekła rodem? Jakieś takie bestie z piekła rodem. Przewalonka. A widzicie, łeb ucięty. Very good, very nice. Podnieś ten łeb. Co robisz? No ale powiem wam, że nawet co tego w Quake'a 3 arena. Uuu, spadłeś se. W Quake'a 3 arena też grałem sobie na tym Steam Decku. Mówię wam, mega, mega zajebista sprawa. Całkiem dobrze działa. Uciekasz! Nie uciekaj, gościu! Impreza dopiero się rozpoczęła. Impression. Albo inaczej party. Aha. Nie. Nie tutaj, to nie. Jak nie... O, lecz się złapał, kurde. Łeb ucięty. Zajebiście was rozwaliłem, goście. Tylko ja tu muszę uważać, bo tutaj coś było, to było bardzo... Czy to było to, o czym ja myślę? Nie jestem pewien, ale... To mogło być to. Wiecie, co się podnosi poziom lawy. Nosił się poziom lawy. Zajebiście, żeś to zrobił, koleś. Jesteś na pewno dumny z siebie. Na pewno... Uuu, tu są jeszcze robaczki. Znaczy nie robaczki, tylko te jaszczurki. Mówię, robaczki. Robaczki, to ty możesz wydupić. Albo i nie. Ostatnio nic mnie nie swędziało, więc chyba nie. Kurde, jak to? No. To skakanie takie jest dziwne trochę, kurde. Jak nie skoczycie na czas, w odpowiednim momencie, to musi być perfekcyjnie dobrany moment do skoku. Niestety to były plus, to były te, że tak powiem, niezbyt plusy, niezbyt plusy silnika Unreala. Co, gościu? Ja mam inny pomysł. Ja mam inny pomysł. Se tam zostań, a ja sobie tu będę wskakiwał, wiesz. Serio, facet? Nikt ci nie każe... Idź stąd, przygłupie. Nikt ci nie każe za mną iść. Prawda. Wiedziałem, że to jest w dupie.
Jedzie stąd, palancie. Już mi tutaj prześladował. Pamiętacie, że tu coś takiego było, że się podnosił poziom lawy. Ja nie wiem, czy to jest właśnie już teraz. Pierdziele, goście. Idę stąd. Nie? Nic, to ja idę stąd. To ja idę. O nie! O tu! A, żeś to. Kurwa, zjebał. Znowu. Zjebałeś. Zjebałeś. Teraz. Ej, teraz, gdzie teraz? Gdzie teraz? Ej, to teraz może tu. Kurwa. Jak się nie wyskoczy w odpowiednim momencie, to mówię wam, to jest przedupczone po prostu. To nie jest wina gry, to jestem teraz ja. Okej. Skoczysz na ten kurwa łańcuch, czy nie za bardzo? O, widzicie? Wiedziałem, że tu coś było z tą lawą, że tu się podnosił poziom lawy. Wiedziałem, że to było tu. Ten se wpadł, popełnił samobójstwo. Gościu popełnił samobójstwo i dobrze w sumie. O, widzicie. Co kurwa, nie masz miecza? Po co chowasz ten miecz, gościu? A ty co? Masz tutaj jakiś taki... A wy co? You want a piece of me, boy? To było dobre. Sami przyznacie, że to, co teraz zrobiłem, było dobre. Okej, łeb ucięty. Very nice. Boże, przepraszam. Prawda, gościu. Nie chciałem. No, ale powiem wam, że właśnie Enclave był świetny. Enclave było... Można było coś, tam było coś takiego, że była jasna strona, tak? I ciemna. No jak to na ogół jest. Ale były dwie kampanie oddzielne. Na tą jasną stronę i na tą ciemną. Okej, dobra ludzie, to na tym zakończymy etapie i ja was zapraszam na nowy odcinek. Trochę sobie więcej może o tym enklawie pogadamy i o innych grach tego typu. Bywajcie.